Cześć, w tym tygodniu wróciłem do moich ulubionych starych Electroluxów, a dokładniej do odkurzacza Electrolux 7, którego demontaż oglądaliśmy już w jednym odcinku i pomyślałem sobie, że jednak trochę dokładniej rzucę okiem na silnik. Przede wszystkim zrobiłem to, czego poprzednio zabrakło, czyli rozmontowałem cały układ ssący, zdjąłem turbinki z wirnika i wyczyściłem to wszystko. Obejrzałem też łożysko od strony wylotu powietrza, zresztą miałem z tym trochę kłopotu, bo nie byłem w stanie odkręcić tego dekielka. To jest austriackie łożysko Steyr w rozmiarze 22x7x7 mm. Okazało się, że z łożyska wypadła ta wewnętrzna bieżnia i chyba przez to wirnik trochę krzywo się obracał. Pokażę Wam, jak to teraz działa po zmontowaniu. Tam na początku na niższych obrotach słychać jakieś klekotanie, ale jak podniosę napięcie i zwiększą się obroty, to już dalej działa całkiem ok, a przede wszystkim silnik przestał przerywać, zwalniać. Jak na stuletni odkurzacz nie jest tragicznie. Chyba właśnie dlatego z powodu tego łożyska silnik działał wcześniej nieregularnie, a nie jak przypuszczałem z powodu uszkodzonego uzwojenia, no to biorę się teraz za zmontowanie Electroluxa i za przygotowanie drugiej części odcinka o nim.